No to tak. To jest trudne do opisania, no to był no potworny huk, no jakby czołg jakiś jechał, no i zaraz te petardy zaczęły w górę strzelać i zaczął ogień być widoczny z domu. I tak to wyglądało, no to jest trudne do opisania, to trzeba przeżyć, zobaczyć. Zobaczyłam, że chłopak biega w samej koszulce. Chłopcy go przyprowadzili u nas pod posesję, bo zaraz obok mieszkamy i po prostu mówią, że coś się z nim dzieje. I po prostu przeprowadziliśmy go bliżej domu i tam okryłam go, zobaczyłam, jakie tam są oparzenia, no i czekaliśmy na przyjechanie pogotowia ratunkowego. Co? Oglądaliśmy telewizję i usłyszeliśmy nagle mocne huki. Dziewczyna zobaczyła biało na niebie i mówi, że coś wybuchnęło albo coś, co nie? I nagle zobaczyliśmy fajerwerki. Normalnie fajerwerki szły do góry i taki huk był straszny, od razu wybiegliśmy z domu. Na dzień dzisiejszy tylko jedna osoba oczekuje pomocy. W tej chwili przebywa u siostry, potem umieścimy osobę tę w lokalu zastępczym, w lokalu socjalnym. Czy ma pan informacje na temat, nie wiem, tego, czy budynek był ubezpieczony, czy może wiadomo coś na temat przyczyn pojawienia się ognia? Takiej informacji nie mam. W tej chwili są wszystkie służby i nadzór budowlany i policja dokonują oględzin i dopiero na podstawie tych informacji będzie można wyciągnąć wnioski. Gmina Chojna już to przeżyła. Spłonął dom w miejscowości Ognica. Pomogliśmy rodzinie odbudować dom, tylko że sytuacja materialna tamtej rodziny była nieporównywalna z sytuacją tych rodzin. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, oczywiście pomożemy, ale myślę, że te rodziny są w stanie sobie pomóc. Na dzień dzisiejszy trudno mi powiedzieć, czy obiekt był ubezpieczony, czy nie. Jeżeli taka pomoc będzie potrzebna, to oczywiście będziemy służyli wszelką pomocą.